i przygotowanie chwilę trwa. Więc przygotowanie każdego ma teraz jest takie jakoś tak. A, siedzę w miarę normalnie, mogę tak siedzieć rozluźniony. Przygotowanie każdego filmu trwa, no więc to nie jest, no to też zajmuje trochę czasu. No, ja staram się być odpowiedzialny. Bardzo dziękuję za grę synowi pana Strawy. No spróbuję zagrać. Kto tu ze mną chce zagrać? Pan Piccolo był pierwszy. Proszę bardzo. Z panem Piccolo mogę spokojnie grać, bo to dużo szczęścia miałem do tej pory. Dużo szczęścia. Może A3. Ktoś mówi, że nie umiem grać A3. Umiem grać A3. I będę powtarzał ruchu po panu Piccolo. Proszę bardzo. I nie ma hiszpańskiej. I nie ma szkockiej. Mówiłem, że nie ma szkockiej. A co teraz? To jest tak zwany wariant Sztajnica z tempem więcej. Bardzo dziękuję, panie Dariuszu. To jest wariant Sztajnica z tempem więcej, gdzie ruch A3 się przydaje. Szaszek. No i jak widać, mam zdrowego piona więcej. Za nic. I tylko teraz trzeba skończyć rozwój. Jak to skończyć ten rozwój? O, może tak? Może tak? No coś źle pograłem. Naprzód. Źle i tak źle. Może tu. No piona wziąłem, no za piona się cierpi. No i cierpię. Cierpię za piona. Nikt nic nie pisze. Ja chcę powiedzieć, że to jest cud. I to w dosłownym znaczeniu tego słowa. Że ja nagrywam te. Dwa filmy dziennie jestem w stanie. To trzeba traktować jako cud. W sobotę robię turniej. Na żywo, tu pan się przed chwilą zgłosił, syna. Więc to też tak. No właśnie. Proszę, jak tu pan Piccolo, w ogóle bez szacunku dla mnie. Zero. Teraz tu mi jeszcze wisi. Oj, 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 oj. No i co teraz? Pionka mam. Jak widzicie. No właśnie. No naprzód. Tu. Czasu mam mało. Oj, oj, oj. No panie Piccolo, no. Ojejku. Nie ma w ogóle strachu przede mną. Co C4?
Panie Krys. O, mam minutę mniej. Proszę, mnie tu zagadujecie, zagadujecie, a pan Piccolo mnie znowu stuknie. Ojej. Panie Olafie, zadam panu pytanie, czy to moja wina, że wiele gambitów jest obalonych? Czy to moja wina, panie Olafie? No muszę iść tu. Że wiele gambitów zostało obalonych przez komputery i ludzie nie chcą grać? Ja grywam to, co jest popularne. To, co się zdarza, no a gambity się nie zdarzają. A gambity się nie zdarzają. To co mam robić? Klasycznym przykładem jest Carlsen, który dłubie boczne warianty, w których się pozornie nic nie dzieje i wygrywa. Tu trochę odżyłem. O, teraz to już w ogóle z tą wieżą odżyłem. Naprzód. No szkocki? Nie no. Szkocki i hetmański? Nie no, ale a gambit hetmański wiecie ile ma wariantów? Od A2, od D20 do D69. To 400 stron tamtej książki. Tej, co ma 480 stron. O, to teraz to już się czuję. Teraz to już się całkiem dobrze czuję. Teraz się. O, teraz to już się w ogóle dobrze czuję. Ten goniec jest zły. Naprzód. 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 Nie wiem, czemu tym pionem nie idę, przecież on dochodzi. Chyba nie umiem grać w szachy. My tu zagadujecie, zmęczony już jestem. Uczyłem dzisiaj w szkole. No królewski też jest niepoprawny, no. Oj, dziękuję. Panu Piccolo, bardzo dziękuję, jest pan bardzo dzielny, ale miał pan bardzo dobrą pozycję.